Derby Jaworzna na poziomie chrzanowskiej A-klasy przeszły do historii. W ostatniej kolejce rundy jesiennej na stadionie przy ulicy Makowej 1 zmierzyły się ze sobą LKS Zgoda Beczyna oraz LKS Ciężkowienka Jaworzno. Gospodarze wystąpili w roli faworyta i rzeczywiście po zaciętej walce Zgoda wygrała z Ciężkowianką, co dało drużynie cenne punkty w walce o awans do Ligi Okręgowej. Po meczu poprosiliśmy o krótkie komentarze trenerów obu drużyn. Znaczy no końcówki zawsze są przy wyniku gdzieś tam zbliżonym, są zawsze nerwowe. No w końcu to szczęście dopisało i dało się dotrzymać do końca ten wynik. Nie tak jak w Tenczynku, gdzie straciliśmy makę w 93. No tym razem się udało dotrzymać ten wynik do końca. No derby rządzą się swoimi prawami. Zadecydowała, jak widać, pierwsza połowa, gdzie gospodarze byli bardziej konkretni, strzelili 3 bramki. W drugiej połowie starali się utrzymać wynik, udało im się dowieść ten wynik do końca, stąd zwycięstwo. Przerwa w rozgrywkach ligowych to czas odpoczynku, ale i czas przygotowań do rundy wiosennej. Czy drużyna z Byczyny przed rundą wiosenną wzmocni kadrę i ciężko popracuje, myśląc o awansie do wyższej ligi? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do trenera Krzysztofa Bartyzela. Znaczy się tutaj nie dużo trzeba wzmacniać, no na pewno te kontuzje, które się przytrafiły w tej rundzie, mocno skomplikowały nam te mecze. Jak wszyscy opaki wyleczą kontuzję i nie będą nas tak męczyć w tej nowej rundzie, no to tam parę takich roszad tylko potrzeba i jak najbardziej o ten awans można walczyć. Wkrótce na stronie relacja z meczu. Zapraszamy.